Ten komunikat, choć otrzymują go zawsze latem, mieszkańcy spółdzielczych bloków przyjmują z reguły bardzo chłodno. Mało kogo cieszy bowiem fakt, że przez dłuższy czas nie będzie miał w kranie ciepłej wody. Wprawdzie z biegiem lat czas trwania okresowych przeglądów sieci ciepłowniczej znacząco się skrócił, ale całkiem zrezygnować z nich nie można. Tym razem pracownicy Legionowskiego pecu wezmą ją pod lupę na niespełna tydzień od poniedziałku 23 sierpnia od godziny 7 do niedzieli 29 sierpnia do godziny 20. Wiąże się to oczywiście z utrudnieniami dla naszych mieszkańców, szczególnie starsze osoby, które cały czas są w domach, odczuwają taki dyskomfort. Natomiast jest to konieczne ze względu na konserwację całej sieci i sprawdzenie jak gdyby, sprawności tej sieci przed sezonem zimowym. Myślę, że w interesie wszystkich mieszkańców leży to, żeby w sezonie zimowym takich przerw nie było i nie było przerw w dostawie ciepła podczas jakiejś niepogody czy, czy temperatur ujemnych. W tym roku, jak z wyprzedzeniem poinformowało przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, planowana przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej wynika nie tylko z przeglądu miejskiego systemu ciepłowniczego, będzie ona też wykorzystana na prace związane z przyłączem ekologicznego źródła ciepła, czyli budowanej przez firmę Nowa Energia Legionowo, kotłowni gazowej. Tak czy inaczej, znaleźli się spółdzielcy, którzy wieści o braku ciepłej wody nie przyjęli ze stoickim spokojem. Mamy telefony, ale nieliczne od mieszkańców, którzy pytają się, czy to jest konieczne, co mają w takiej sytuacji zrobić. No jedyne, co możemy poradzić, to jeśli ktoś ma rzeczywiście taką niską tolerancję na zimną wodę, można zagrzać troszkę sobie wody w czajniku, dolać do wanny. W taki sposób sobie ludzie radzą. Jest to tydzień, musimy wszyscy się no, przemęczyć, przeczekać to. Innego wyjścia nie mają też pracownicy osiedlowych administracji, mimo że wielu z nich brak ciepłej wody utrudni wykonywanie codziennych obowiązków. Wiadomo, że zdecydowanie lepiej myje się klatki wodą ciepłą, ale również gospodarze są, ponieważ to jest cykliczne wyłączenie, co roku coś takiego funkcjonuje, sieć musi być przeglądana, więc są przygotowani na to, muszą sobie tak rozłożyć pracę, żeby nie wpływało to na, na czystość na budynku. Jak się rzekło, wedle zapowiedzi Pecu przerwa w dostawach ciepłej wody ma potrwać prawie tydzień. Może się jednak zdarzyć, że kiedy przegląd sieci uda się wykonać szybciej, ciepła woda wróci do legionowskich kranów nieco wcześniej.